Chciałam bardzo serdecznie przywitać naszych rodaków z Polski, którzy zebrali się przy figurce Matki Bożej, pana Ireneusza Ryczywolskiego, Sławomira Zakrzewskiego oraz pana Andrzeja Suski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Może tak króciutko wprowadzę w temat. Na pewno już wielu z państwa wie, że obraz Pana Jezusa Chrystusa Króla, dar Polonii i naszych rodaków, przekazany ojcom Paulinom blisko 10 lat temu. Na naszą prośbę ojcowie Paulini zgodzili się przekazać obraz Pana Jezusa Chrystusa Króla do wskazanego miejsca miasta Chojna, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W dniach 11, 12 i 13 czerwiec przewidziane są uroczystości związane ze świętem Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystym wniesieniem i umieszczeniem w ołtarzu obrazu Pana Jezusa Chrystusa Króla oraz uroczyste nadanie imienia temu miejscu Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski. Na te uroczystości wybiera się wiele naszych rodaków, ale nie tylko. Również panowie będą uczestniczyć w tych uroczystościach, ale wybrali drogę pełną trudu i wyrzeczeń. Bardzo proszę zdradzić nam swój plan. Siostro Krystyno i wszyscy nasi bracia i siostry, którzy nas słyszycie w kraju i za granicą. Jesteśmy w takiej miejscowości, gdzie ta figurka Matki Bożej tutaj od 116 lat błogosławi. Znaczy z tej figurki Matka Boża błogosławi i nasze prababki, babki, matki i teraz już my. Modlimy się, oddajemy nasze radości i smutki, wszystko czym żyjemy. I tak się dobrze składa, że przygotowujemy się do pielgrzymki, do Chojny Królewskiej i żeby było ciekawiej, to będziemy szli w tym roku odwrotnie. Z Jasnej Góry, do której od wielu lat uczęszczamy, udajemy się, idziemy do Chojny Królewskiej, która jest praktycznie nieznana w Polsce i to może nie są rozreklamowane, nie są znane. Mogą być miejscami, gdzie Pan Bóg będzie czynił wielkie, nie powiem, no cuda, ale wiele łask będzie z tych miejsc spływało i tak jak słyszeliśmy, bo miałem okazję też być u księdza Mariusza proboszcza o tym, co się dzieje w tej parafii, ile jest nawróceń, że autentycznie zwłaszcza mężczyźni dają przykład, że leżą krzyżem, proszą o potrzebne łaski dla swoich rodzin, dla naszej ojczyzny. Jest dużo nawróceń autentycznych, spowiedzi, różaniec święty, adoracja i to wszystko pociąga, przykład przyciąga, nie słowa. Miałem to szczęście, że dzięki Polonii Amerykańskiej, która ufundowała między innymi te billboardy, te wielkie plakaty, które mają 6 metrów na 2, jak pamiętam doskonale, 3. na 3 niech będzie, kilkanaście z nich wisiało w całej Polsce przy głównych trasach szybkiego ruchu i w jednym z takich miejsc, gdzie zawisł jeden z pierwszych tych billboardów, to jest właśnie Chojna. Sam osobiście zawoziłem te billboardy i ksiądz proboszcz pomagał mi, bo trzymał drabinę, jak mocowałem do ściany parafialnego budynku. I miałem okazję zobaczyć wiarę, poczuć wiarę i księdza proboszcza, i tych ludzi, którzy są związani z księdzem proboszczem, bo inni też nam pomagali właśnie z tej parafii. Świadectwo pani burmistrz też dużo daje, że władza, niezależnie jaka by nie była, może być także w rękach ludzi, którzy Panu Bogu służą. I to jest coś pięknego, że na przykładzie tego przekazu, jaki mamy o Rozalii Celakównej, że Pan Jezus powiedział, żeby i władza świecka, i władza kościelna oddała Polskę pod jego panowanie. I tutaj na przykładzie Chojny jest to w takim małym stopniu widoczne, jest to możliwe. Między innymi widać, że jest to błogosławieństwo i plany Boże są jakieś większe z tą miejscem. My nic nie wiemy, my się oddajemy po prostu woli Bożej i myślimy o tym, że w tym miejscu
Z tego miejsca będzie promieniowało Królestwo Boże na całą Polskę, właśnie spod granicy niemieckiej. Miejsce, gdzie można powiedzieć, jest tak odległe od centrów politycznych, gospodarczych i tak dalej, może się stać zalążkiem wielkiej sprawy, że będzie właśnie to promieniujące serce, właśnie zwracam się do serca, bo parafia jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusowego. Nasze rodziny kiedyś się Panu Jezusowi, Matce Boże, oddawały właśnie pod, jako sercu, prawda? W niektórych domach jeszcze wiszą przecież specjalne obrazy z sercem Pana Jezusa, że to nie jest odkrycie, coś nowego, że my chcemy się Chrystusowi Królowi oddać. Już nasze rodziny się oddawały tylko pod tym właśnie poprzez serce Jezusowe. Pani, pomysł na pielgrzymkę do Chojny zrodził się, można powiedzieć, z Bożego Ducha, ponieważ jak o tym wspomniałem, to moi przyjaciele tak jakby jednogłośnie powiedzieli, że jak najbardziej trzeba tam iść, zwłaszcza, że znalazł ten wizerunek Pana Jezusa ufundowany przez Polonię i ponad 10 lat temu ofiarowany Pauliną na Jasnej Górze, czekał 10 lat, nie powiem, że był internowany, ale coś w tym sensie, czekał na to, żeby został odkryty. Nie stawia się światła pod korcem, tylko się go wystawia na ołtarz, żeby był czczony. I Pan Bóg wie, co robi, bo my, jakbyśmy tak wszystko mieli podane na tacy, to byśmy nie mieli jakiegoś takiego nabożeństwa, bo to, co łatwo przychodzi, to lekceważymy, krótko mówiąc, po ludzku. Natomiast jak 10 lat modliliśmy się o to, żeby Pan Jezus wyszedł z ukrycia i zaczął królować w naszej ojczyźnie, choćby poprzez ten wizerunek, i chyba wymodliliśmy. Cudownie, że tak, nie ma przypadków na tym świecie, że ksiądz Mirosław, proboszcz z Chojny, zna obecnego przeora Jasnej Góry i nie było żadnych problemów z przekazaniem tego obrazu w ręce kapłana, który umieści w pięknym kościele. Wyobraźcie sobie, że ten kościół został zbudowany z ciężkiej pracy naszych robotników, którzy pracowali u Niemców w tamtych fabrykach. Kochani, gościmy u was tutaj wśród naszych sióstr, które wymadlają łaski dla naszych rodzin, ale pomyślmy o naszej ojczyźnie, że my pragniemy iść z Panem Jezusem szerzej na całą Polskę, nie tylko o swoich rodzinach, o swoich sprawach myśleć. Kochani, dlatego mówimy o tym po to, żeby ten przekaz szedł na świat. I zapraszamy serdecznie. Ruszamy 29 maja z Jasnej Góry. Z Jasnej Góry rano po mszy świętej, co daj Boże, i wędrujemy około 500 kilometrów przez różne miejscowości. Chcemy między innymi przejść przez Świebodzin. To też jest takie miejsce oddane królowi Polski. Największa figura w Polsce. Wyobraźcie sobie, że będziemy szli przez różne miejsca, tam gdzie nas po prostu przyjmą. Nie mamy niestety aż takich warunków i możliwości, żeby powiedzieć dokładnie, gdzie będziemy nocować, u kogo gościć, ponieważ to wszystko jest oparte na łasce Bożej. Kto nas przyjmie, do tego pójdziemy, będziemy z nim wieczerzać, będziemy chwalić Pana Boga, oddawać kawałek po kawałku tej Polski pod władanie Pana Jezusa. Tyle, co miałbym do powiedzenia. Niesamowite jest to, że to jest ponad 500 kilometrów do pokonania. Czy już jest zakreślona trasa pielgrzymki? Czy w każdej chwili mogą jeszcze nasi rodacy dołączyć do tej pielgrzymki? To znaczy ogólnie mogę tylko podać pewne punkty. Ja podam swój numer telefonu, pod który chętni, którzy chcą do naszej pielgrzymki dołączyć, żeby się zgłaszali. Nie przeszkadzamy w modlitwie teraz, bo to jest bardzo ważne, że nie przerywamy, nie przeszkadzamy. Podam swój numer telefonu, pod który proszę się łączyć. Ja będę podawał na bieżąco po prostu, gdzie jesteśmy. Będziemy robić transmisję albo przez telefony komórkowe. I zapraszamy wszystkich, którzy mają pragnienie
przygody z Chrystusem Królem Polski na trasie pielgrzymkowej. Będziemy szli przez zachodnie rubieże naszej ojczyzny, może trochę czasami zaniedbane duchowo. Będziemy chcieli na przykład odwiedzić słynne miejsce, gdzie dokonuje się często profanacji młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy poddają się satanistycznym czasami obrzędom. Mówię o tak zwanym przystanku Woodstock. To jest w Kostrzynie nad Odrą. Może będzie taka okazja, że w dowód ekspiacji będziemy tam leżeć krzyżem i prosić Pana Boga o wybaczenie, o uratowanie tej młodzieży, która tam licznie tak przybywa. Wszyscy wierzący Polacy z ubolewaniem patrzą na tą biedną młodzież, która jest w łapach satanistów, masonów. Widzimy, kto tam przybywa, kto daje pieniądze na to, kto to reklamuje. Po drodze też jest taka miejscowość, która wcześniej była siedliskiem satanizmu, Jarocin. Tam muzyka rockowa pod szyldem Festiwalu Muzyki Rockowej, odbywały się rytuały satanistyczne. Nawet czarne msze, ginęli młodzi ludzie. Policja, wtedy milicja znajdowała zwłoki ludzi zakopanych w okolicznych miastach, w okolicznych lasach. Mówię tak dosyć spontanicznie, ale żeby po prostu to było prawdziwe, normalne. Każdy z nas ma jakieś intencje, w których będzie szedł, ale ogólna intencja, żeby oddawać Polskę Panu Jezusowi pod jego władzę. Pragniemy, żeby prawo Boże było szanowane w naszej ojczyźnie. To jest najistotniejsze. Nie chcemy zwalać wszystko na Pana Boga, bo chcemy włączyć się w to dzieło. Jesteśmy narzędziami w Jego ręku. I każdy z nas, na ile może, stara się to królestwo budować. Urzeczywistnić. Ale tu chodzi o to, że budowanie na co dzień. Nie od święta, w niedzielę tylko pokazać się w kościele, ale na co dzień. Uczciwą pracą, tak. Świadectwem. Także zbieramy wszystkich chętnych. Nie trzeba być na całej pielgrzymce. Wystarczy dołączyć chociaż na jeden dzień. Na parę godzin chociaż. Przyłączcie się, bo to jest cudowny odpoczynek Panu Bogu i wiele łask można otrzymać, wymodlić wiele łask. Idziemy pod hasłem Jezu, ratuj, bo giniemy. Tak jak nasi ojcowie, dziadowie ginęli choćby w Powstaniu Warszawskim, krzyczeli Jezu, ratuj, bo giniemy. Bo nie ma dla nas ratunku poza Chrystusem praktycznie, bo zawodzą ludzkie autorytety, władze. Także nie pokładamy nadziei w ludziach. Tak jak z przyjemnością wieszałem jeden z tych banerów w takiej miejscowości Zielonka pod Warszawą, gdzie ludzie się zatrzymywali i zastanawiali, że faktycznie bardzo dobre hasło. Nie pokładajmy nadziei w ludziach, tylko w Panu Bogu. Bardzo pięknie. I właśnie to na tym polega. Co więcej, prosimy o błogosławieństwo Boże, bo jeśli to ma być tylko nasza ambicja, to lepiej niech to się nie odbędzie. Natomiast jak do tej pory Pan Bóg nam błogosławi w różny sposób, bo daje nam odpowiednich ludzi. Tutaj jesteśmy w miejscowości, gdzie nas przyjaciel nam pospawał, przygotował choćby ten wózek transportowy, na którym będziemy wieźli obraz Chrystusa Króla. I myślę, że to jest bardzo taki dobry przykład na to, że ta wola Ojca powinna się wypełniać w naszym narodzie, a przecież wolą Ojca jest królowanie Jego Syna we wszystkich narodach. Oby zaczęło się to jak najszybciej w naszym narodzie polskim, który, jak widzimy, jest udręczony, jest prześladowany, jest wymuszane na ludziach szczepienie się niewiadomymi w skutkach preparatami. No, jesteśmy naprawdę na równi pochyłej do przepaści i mamy nadzieję, że poprzez tą ingerencję Bożą Pan Bóg nas właśnie jest w stanie tutaj uratować na tym Łespadole i pokładamy wielkie nadzieje, aby to nastąpiło. Także zapraszamy wszystkich na tę pielgrzymkę. Tak jak brat Sławomir powiedział, nie musimy iść na całą pielgrzymkę, która będzie trwała 2 tygodnie. Niech każdy na pewnym etapie do pana Sławka może się skontaktować. Pan Sławek poda telefon i na każdym etapie możemy dołączyć do właśnie do tej pielgrzymki, która jako pierwsza rusza
jako pierwszy raz rusza z Częstochowy, aby iść, aby uczcić Pana Jezusa Chrystusa, Króla Polski, aby dać Go poznać ludziom na trasie tej pielgrzymki i aby oni wreszcie odgadli, gdzie mają pokładać swoją nadzieję, bo tylko my mamy w Panu Bogu nadzieję. Wszystkie inne możliwości po ludzku zostały już stracone. Generalnie my musimy właśnie tą ufność położyć w Matce Bożej, która zawsze prowadzi do swojego Syna, i położyć tą ufność w Panu Bogu, w Trójcy Przenajświętszej. Telefonu, pod który proszę się zgłaszać, to by, nieważne o jakiej porze, 730-281-010. 730-281-010. Wielkiej przygody z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Myślę, że umieścimy ten numer pod naszą rozmową. Ktokolwiek chciałby dołączyć i będzie śledził trasę, może się kontaktować z Panem Sławomirem Zakrzewskim. Podziwiamy Panów za ten wielki heroizm, czyli nawet warunki atmosferyczne nie są przeszkodą. Jest to 500 kilometrów do pokonania, 2 tygodnie pielgrzymki. Naprawdę może to być przykład dla innych, bo Panowie mogliby wybrać łatwiejszą drogę, po prostu dojechać tam, a jednak taki trud podejmują. Wierzymy, że Pan Bóg będzie w tym wielkim wyczynie błogosławił i będzie ta trasa po prostu lżejsza. Tego życzymy z całego serca. I będziemy śledzić Panów, gdzie w danym momencie się Panowie znajdują. Tak, tak jest. Mogę tylko wspomnieć, że tu przyjaciele na czele z naszym bratem Tobiaszem planują pielgrzymkę autokarową, żeby dojechać większą grupą, autokarem na te dni odpustu w Chojnie. Właśnie chcielibyśmy też zaprosić do organizowania się właśnie też pielgrzymów autokarami, żeby jak największa ilość osób w tych dniach była obecna w Chojnie, aby wreszcie pokazać, jak naród polski ma, jakim zaufaniem darzy Pana Jezusa Chrystusa Króla, i pokazać się wtedy, w te dni wielkich uroczystości, i miejmy nadzieję uroczystości, które zapoczątkują lawinę wydarzeń, które doprowadzą do intronizacji, prawdziwej intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, aby On stał się jedynym władcą tego narodu i wszyscy ci, którzy teraz rządzą, aby oddali mu cześć i chwałę, na którą zasługuje. Wierzymy, że Pan Bóg wynagrodzi ten wielki trud, bo potrzeba nam teraz cierpienia, wynagradzania, przepraszania, ażeby uprosić łaskę królowania Pana Jezusa w naszym narodzie, a wtedy Polska będzie wielka. W to wierzymy i na to oczekujemy. Serdecznie Panom dziękuję. Niech dobry Pan Bóg błogosławi w tym pięknym przedsięwzięciu. Pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem i Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Amen.